Spotkaliśmy się tutaj, aby rozstrzygnąć konkurs Ja już wiem, jak bezpiecznie bawić się. Jest to konkurs zorganizowany dla dzieci przedszkolnych na terenie naszego miasta. Był to konkurs plastyczny, wzięły w nim udział dzieci z leszczyńskich przedszkoli. Chodziło o to, by dzieci w formie plastycznej pokazały, jak bezpiecznie się zachowywać, jak podejmować właściwe zachowania na ulicy, w zabaw, czy w domu, czy na podwórku, czy w przedszkolu, w zabawie z rówieśnikami. W takiej równie ogromnej ilości wzięliście udział w konkursie. Wszystkich serdecznie witam. Te prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, czyli dzieci 3 i 4-letnie oraz dzieci 5 i 6-letnie. Komisja konkursowa, w której skład wchodzili policjanci właśnie z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii oraz z instruktora plastyki, postanowili przyznać nagrody.